Panna wierna. Rozważania o Matce Bożej. Błogosławiony Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Rozważanie 17. Gdzie jest skarb wasz, tam i serce wasze. Wierność serca. Nam Polakom zarzuca się często, że nasza wiara w Boga, nasz katolicyzm, nasze przywiązanie do Kościoła jest czysto uczuciowe. Gdy się mówi, że coś jest czysto uczuciowe, chce się przez to powiedzieć, że dana rzecz nie jest poparta ani rozumem, ani wolą. Czyli mówiąc językiem dzisiejszym, jest irracjonalna, a mówiąc językiem zrozumiałym dla wszystkich, jest po prostu bezmyślna. Nie tylko jednak ludzie niewierzący zarzucają nam uczuciowość naszej wiary. Z ambony również często słyszymy, że nasza wiara, nadzieja i miłość nie powinny być sprawą uczucia, gdyż wtedy mogą się stać przysłowiowym słomianym ogniem, który wybucha i rozprzestrzenia się szybko, ale również szybko gaśnie. Dlatego to zanim przystąpiliśmy do omówienia wierności serca, postaraliśmy się omówić najpierw te najważniejsze podwaliny wierności, jaką jest wierność umysłu i wierność woli. Bez nich bowiem wierność czysto uczuciowa jest istotnie narażona na tysiączne niebezpieczeństwa, zarówno ze strony pozornie rozumowych argumentów przeciwnych wierze, jak i ze strony różnych przeżyć czy pokus osłabiających naszą wolę. Toteż wierność umysłu i woli są nam nieodzownie potrzebne jako niewzruszony fundament wszelkiej wierności. Umysł i wola bowiem są w człowieku rysami jego podobieństwa do Stwórcy, gdy natomiast uczucie jest w nas zależne od ciała, od doczesnych cech naszej istoty, nierozłącznie związanej z ciałem. To też, jak wiemy, uczucia nasze często zmieniają się w zależności od tego, czy jesteśmy zdrowi, czy chorzy, wypoczęci, czy zmęczeni. I dlatego na samym tylko uczuciu nie można się opierać. Uczucie musi być zawsze podporządkowane rozumowi i woli. Musi być zawsze kierowane przez rozum i wolę. Mimo to, póki żyjemy na tym świecie, jest zarówno niepodobieństwem, jak byłoby na pewno wielkim błędem, lekceważyć tę potęgę, jaką jest w człowieku uczucie. Wszystko, co jest uczuciem i wiąże się z uczuciem, określamy jednym słowem – serce. Serce to jak gdyby najwewnętrzniejsze siedlisko naszego człowieczeństwa. Serce to jak gdyby ta część naszej istoty, w której dusza i ciało najściślej łączą się w jedno. Bóg przedwieczny jest czystym duchem. Jego miłość jest jednoznaczna z Jego wolą. Nam ludziom, dla których miłość jest zawsze sprawą serca, trudno to zrozumieć. Dlatego też właśnie, aby w ten sposób dla nas zrozumiały uprzystępnić nam tę niezmierzoną miłość, Bóg, przyjmując na siebie ludzkie ciało, przyjął jednocześnie ludzkie serce. W tym sercu zjednoczyła się Jego natura boska z naturą ludzką. Jego osobowość czysto Boża z Jego pełnym człowieczeństwem. I odkąd ciało Boga wcielonego wstąpiło do nieba, aby zasiąść po prawicy Ojca, ludzkie serce Boga człowieka z całą pełnią ludzkiego uczucia już na zawsze żyje na łonie Przenajświętszej Trójcy. To jest tajemnica niepojęta, a jednak taka jest prawda wcielenia i odkupienia. Takie jest wywyższenie ludzkiego ciała i ludzkiego serca. Obok serca Jezusowego zostało również uniesione do nieba wraz z ciałem serce Niepokalanej, serce najbardziej miłujące i miłościwe, jakim Bóg obdarzył istotę czysto ludzką.
Toteż mimo, że nie wolno nam polegać wyłącznie na uczuciach, choćby najszlachetniejszych, mimo że nie wolno nam wyłącznie rządzić się uczuciami, gdyż są one jeszcze bardziej niż nasz rozum i wola, kruche, chwiejne i zmienne, to jednak od czasu, jak ludzkie serce i potęga jego uczuć żyją w sercu Jezusowym, na łonie Przenajświętszej Trójcy i obok niej w niepokalanym sercu Jego Matki, dla uczuć w naszym życiu duchowym powinniśmy żywić głęboką cześć. Dziś właśnie czci Kościół świętą, którą Pan Jezus wybrał na apostołkę swego serca, Małgorzatę Marię Alacoque. Oto serce, które tak bardzo ukochało ludzi, powiedział do niej, wskazując na swe ludzkie, cielesne serce Boga. Serce, które przebite dla nas na krzyżu. Ten stygmat swej bosko-ludzkiej miłości chciało zachować już na wieki. Mówiąc więc o miłości, jaką ukochał ludzi, Pan Jezus mówił nie tylko o tej miłości Bożej, która jest jednoznaczna z wolą Bożą, mówił również o ludzkich uczuciach, jakimi było przepełnione dla ludzi to ludzkie serce Boga. Ilekroć w Ewangelii Chrystus Pan mówi o miłości Bożej, tylekroć nazywa ją wolą Ojca, każąc nam prosić, aby ta miłość, wola Ojca, zapanowała na ziemi, jak panuje w niebie. Ale gdy stawia nam za wzór siebie, swoją miłość Boga wcielonego, mówi o sercu i zawsze podkreśla doniosłość i znaczenie tego, co się mieści w sercu człowieczym, czyli uczuć, jakie przepełniają serce. Jest w Ewangelii mowa o tym, że błogosławieni są ludzie czystego serca, gdyż oni Boga oglądają i o tym także, iż właśnie w ludzkim sercu biorą początek pokusy wiodące do złego. I jest również wyrzut skierowany do tych, którzy są serca leniwego ku wierzeniu. Gdybyśmy się nad tym zastanowili, to byśmy spostrzegli, jak niesłychanie ważne jest serce. Jaka wielka rola przypada w naszej drodze ku Bogu uczuciom. Bo istotnie wszystko na tym świecie w jakiś sposób bierze swój początek w ludzkim sercu. Mówiąc o wierze, miłości i nadziei, powiedzieliśmy, że stanowią one niby jedno ognisko, w którym wiara płonie miłością i jaśnieje nadzieją. Ale pierwszym zarzewiem, które rozpłomienia to ognisko, by objąć nim rozum i wolę człowieka, jest zawsze jakieś poruszenie serca, ta jakaś iskra ludzkiego uczucia, która padając na prawdę wiary wybucha ogniem miłości, już wtedy nadprzyrodzonej. A potem czyż to znów nie uczucie ustawicznie podsyca ten płomień, tym samym naśladując miłość Chrystusowego serca, które jako boskie i ludzkie łączyło w sobie miłość, która jest wolą Bożą, z tą miłością, która jest ludzkim uczuciem. Właśnie dlatego, abyśmy nie popadli w pogardę dla uczucia, abyśmy zrozumieli, że w ludzkim ciele nie możemy kochać bez pomocy uczucia wyłącznie miłością woli, przypomniał nam Pan Jezus za pośrednictwem świętej Małgorzaty Marii, że i Jego ludzkie serce ukochało nas miłością nie tylko boską, ale i ludzką, nie tylko duchową, ale i uczuciową. To też pragnie, abyśmy nawzajem kochali Go nie tylko tą miłością woli, która jest miłością zjednoczenia z wolą Bożą, ale i miłością ludzkiego uczucia. Nikt nie ukochał Boga taką pełnią ludzkiego uczucia jak niepokalana. I to jeszcze zanim została Matką Syna Bożego. A teraz jako przedstawicielka całej ludzkości, natury człowieczej u boku Syna, Boga człowieka, nadal i już na wieki miłuje i Boga, i ludzi zarówno tą miłością nadprzyrodzoną, która jest najdoskonalszym odbiciem miłości, woli Bożej, jak i płomienną, uczuciową miłością swego w niebo wziętego serca. Ktoś powiedział trafnie,
że chociaż Jezus i Maryja nie przeżyli w swym ziemskim życiu wszystkich stanów ziemskiego życia człowieka, tych stanów, które Bóg człowiek uświęcił przez swą naukę i błogosławieństwa, a Matka Boga przez swój przykład, to jednak wszystkie najwznioślejsze uczucia, jakie te stany ożywiają, mieściły się i mieszczą w ich ludzkich sercach. W sercach Jezusa i Maryi odnajdziemy całą pełnię ludzkiej miłości do ojczystej ziemi, miłości obejmującej nie tylko ducha tej ziemi, ale i jej ziemski kształt, jej krajobraz, jej dorobek, jej pamiątki. Na myśl o zagładzie murów Jerozolimy Jezus płakał. A Maryja? Czyż w Magnifikat nie wyśpiewała całej chwały przymierza, jej narodu z Bogiem? Wiemy, że w tych sercach najświętszych mieszczą się uczucia i synowskie, i macierzyńskie, i ojcowskie, i braterskie. Ale znaleźć w nich możemy także najczystszy, najwznioślejszy wzór miłości małżeńskiej. Tej miłości, która jest samą ofiarnością uczucia. Czyż święty Paweł nie przerównuje sakramentu małżeństwa do zaślubin Chrystusa z Kościołem, oblubienicą Chrystusową? Czyż nie powiedział: mężowie, miłujcie żony wasze, jak Chrystus umiłował Kościół? Ta wielka, bosko-ludzka miłość, jaką Odkupiciel ukochał swój Kościół, stanowi więc tak wysoką, iż dla nas prawie niepojętą postać tej miłości, która powinna ożywiać serca złączone ze sobą przez samego Boga. A dziewicze uczucie, jakim serce niepokalanej kochało ziemskiego oblubieńca, towarzyszy wspólnej troski o ziemskie życie Boga. Czyż nie stanowi najdoskonalszego wzoru tej najczystszej świętości uczucia, której potęga nie tylko jest z tej ziemi, lecz już za życia sięga wieczność. Serce Jezusa i Maryi znają przyjaźń i znają współczucie. Znają tęsknotę i udrękę trwogi. Znają wszystkie uczucia, które stanowią ludzkiego serca radość i mękę. Toteż ilekroć nam kto zarzuci, że wiara nasza, nasza miłość Boga i przywiązanie do Kościoła są uczuciowe, nie potrzebujemy się ani trochę tego wstydzić. Przeciwnie, jest to jeden z dowodów, jak głęboko miłość nadprzyrodzona wstąpiła w nasze ludzkie serca, skoro ogarnęła sobą całe bogactwo naszych uczuć, ale wpatrzeni w ludzkie serca Jezusa i Maryi starajmy się zawsze pełnię i bogactwo uczuć dźwigać do wyżyn tej miłości, która jest w nas odzwierciedleniem miłości, woli Bożej. Amen.